Na pływalni Wosir przy ulicy POW rozegrano meeting pod nazwą Bij Mistrza. Organizatorem 12 już edycji zawodów tradycyjnie był Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Wieluniu, którego szkoleniowcem od wielu lat jest pomysłodawca imprezy. 12 edycja powiatowych zawodów pływackich Bij Mistrza. Oczywiście teoretycznie amatorów, ale w praktyce gościmy jak co roku kluby z Łasku, Pajęczna, Sieradza, Kłobucka, no i oczywiście nasi zawodnicy. W tym roku mamy dość liczną obsadę, bo mamy ponad 180 osób, ponad 300 osobostartów, więc impreza potężna. Dzięki jednak pomocy tutaj organizacji wszystko idzie bardzo fajnie, sprawnie. Poszczególne kategorie, w których tutaj dzieciaki pływały, cieszyły się dość dużym obłożeniem. Każdy bieg się odbył, nie było biegów, które by przynajmniej jedna seria nie poszła, więc generalnie naprawdę uważam, że zawody udane. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Bij Mistrza, czyli bij te rekordy, które to są na tym obiekcie, pływanie w Wosiru, czy już padły jakieś nowe, orientujesz się? Na bieżąco nie, bo tempo tych zawodów nie pozwala mi w tej chwili jeszcze zweryfikować tego. Na pewno padły jakieś rekordy z roku na rok, nie zdarzyło się, żeby jakiś rekord został niepobity, więc i tym razem na pewno jakieś rekordy padną. Orientujesz się, jak tu na tyle grup przyjezdnych wypada tu młodzież, która trenuje w Miejskim Ośrodku Sportu? W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieluniu. Tak, no niestety, przy tym, no niestety dla nas wypadamy na tle innych jeszcze na razie blado. Nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o indywidualne czasy poszczególnych zawodników, natomiast w zderzeniu no już tutaj z czołówką, która pływa na Mistrzostwach Polski, a większość tych zawodników jest zarejestrowanych w związkach pływackich i mają możliwość startu w większych imprezach, no jeszcze nie stanowimy dla nich jakiejś tak większej, poważnej konkurencji. Niemniej jednak trenujemy, staramy się, z roku na rok jest coraz lepiej. Świadczy o tym fakt, że na naszą imprezę przyjeżdża tutaj tyle osób z powiatów ościennych. Na wszystkie inne zawody my również jesteśmy zapraszani, więc to też daje świadectwo, że liczymy się mimo wszystko w tej stawce. Trzeba chyba się pochwalić, że dostarczamy tych najzdolniejszych klubom, które bardziej stawiają na pływanie. Właśnie będziemy jednym z trenerów takiego klubu rozmawiać, prawda? Tak, współpracuję ściśle z Pawłem Wolskim z Pajęczna. Udało się wyłowić takiego rodzynka, jaką była Martyna Skrzypecka. W jej ślady już idzie jej siostra Hania, która, śmiem twierdzić, nie wiem, czy się Martynie nie narażę, że jest większym talentem. Nie wiem tylko... Mam nadzieję, że nas nie słucha Martyna. Nie wiem tylko, czy trenerowi uda się poskromić rogi Hani, ale mam nadzieję, że tak, bo naprawdę materiał na zawodnika najwyższej klasy i to myślę, że nie tylko Polski jest bardzo dobry. I mamy przed sobą człowieka, który w dużej mierze stoi za sukcesami zawodniczek i zawodników z Pajęczna, pan Paweł Wolski. Jak to się stało, panie Pawle, że w takim małym ośrodku sportowym jak Pajęczno udało się postawić na pływanie i dorównywać najlepszym klubom w Polsce? Wie pan, zaczęło się właściwie, można powiedzieć, ode mnie, gdzie dzięki trenerowi Arkadiuszowi Tumę, który teraz jest w Stanach, wyjechał z Polski, ten człowiek nauczył mnie pływać, ja poczułem bakcyla do pływania, bawiłem się w pływanie amatorskie, natomiast później, kiedy dorosłem, no, pomyślałem, że można by w Pajęcznie pobawić się w pływanie wyczynowe. Doprowadziłem do tego, że ten sport zaczął funkcjonować u nas regularnie, systematycznie. Z czego co jest potrzebne? Obiekt, kadra szkoleniowa, dobra wola władz samorządowych? Tak, na pewno dobra wola władz samorządowych, dopuszczenie tych zawodników utalentowanych do większej ilości treningów. Oczywiście struktura, którą budujemy na pływalni, pozwala stworzyć takie możliwości zawodnikom. No i co? Przede wszystkim ciężka praca i zapał. Na czym polega ten wasz scouting? Mam na myśli wyłapywanie tych rodzynków, tych największych talentów. Czy to po jednych zawodach można od razu poznać, że ktoś się nadaje, zrobi wynik, czy macie jakiś model szkolenia? Tak, mamy opracowany system na poziomie, mamy trzy poziomy pływania. Oczywiście marzy nam się, żeby to były klasy sportowe w szkołach podstawowych, bo tam jest największy przemiał zawodników. Natomiast no, na razie nam się to nie udaje. Jeszcze nie dojrzeliśmy wspólnie i z władzami powiatu pajęczańskiego i z władzami gminy do tego, żeby utworzyć klasę sportową. Mam nadzieję, że w przyszłości dzięki naszym wynikom, naszym osiągnięciom, naszej ciężkiej pracy uda się stworzyć klasy sportowe w Pajęcznie, głównie w szkołach podstawowych, a później to już selekcja na etapie
zakresie i wyników, i predyspozycji wagi ciała, wzrostu masy, gęstości. My w Wieluniu takich wyników nie mamy, ale możemy się chyba pochwalić imprezą, która ma długoletnią tradycję, jak Złota Płetwa. No i chyba z zawodniczką, która do Was przyszła właśnie z Wielunia. Może kilka zdań właśnie o niej. Tak, na pewno bardzo chętnie wracamy do Wielunia, bo pamiętam, jak ja również startowałem na tej pływalni w wieku 14 lat. Od tamtej pory zawsze miło wspominamy tą imprezę. Tak, spod skrzydła chyba Tomka Golańskiego, jeszcze jednego trenera, nie pamiętam nazwiska, przepraszam najmocniej, wywodzi się Martyna Skrzypecka, która zaczęła pierwsze kroki stawiać dla waszej pływalni. Później przeszła do nas z powodu tego, że Wieluń nie posiada licencji uprawiającej do startów ligowych w sportach pływaniu. Jest aktualnie naszą zawodniczką. Po pierwszej rundzie Ligi Młodzików mamy mistrzynię Polski, można powiedzieć, przygotowujemy ją w tym momencie do potwierdzenia w drugiej rundzie jej wysokiej formy. Liczymy na to, że będzie złoto. Potencjalnych następców czy następczynie Martyny można chyba zachęcać do przychodzenia na napływanie Wielunia, bo nie ma takiej niebezpieczeństwa, że ten talent umknie. Tutaj jest ścisła współpraca między Wieluniem a Pajęcznem. Jak Tomek czy któryś z innych trenerów wyławi taki talent, to od razu można mieć jakieś porozumienie i on przejdzie po takie bardziej zawodowe trenowanie, prawda? Powiem tak, marzyłbym o tym, żeby Wieluń poszedł w naszą stronę również, żeby to nie było... Na wszystkie dyscypliny, wiecie, nie da się postawić, prawda? Ale rozumiem, ale mimo wszystko, bo to jest dużo większa satysfakcja z wygranych czy z porażek, prawda? Kiedy możemy startować na tym samym poziomie, prawda? Rywalizować na tej samej płaszczyźnie. Tomek ma... Czy pływalnia wieluńska ma troszeczkę bardziej ograniczone możliwości do tego, żeby to rozwijać, i finansowe, i organizacyjne, rozumiem, prawdopodobnie. Natomiast jeżeli tutaj się to nie rozwinie, to bardzo chętnie przyjmiemy... Zaopiekujecie się. Tak, zaopiekujemy się zawodnikami, którzy przyjdą stąd. Potwierdzę to, że to są bardzo dobrzy instruktorzy, którzy robią bardzo dobre podstawy w pływaniu i miło nam jest z nimi współpracować. Widzimy, że tutaj właśnie nie widzimy tu najlepszych pana pływaków, to można powiedzieć, że drugi garnitur, ale jak pan jest zadowolony właśnie z wyników tego bezpośredniego zaplecza najlepszych waszych zawodniczek, zawodników w dzisiejszych zawodach? Tak jak pan powiedział, przywieźliśmy jakby drugą ligę tego naszego klubu pływackiego, reszta przygotowuje się bezpośrednio do Mistrzostw Polski, natomiast przywieźliśmy zawodników tych, którzy jeszcze nie do końca czują się w tym sporcie, jeszcze nie mają pewności, nie mają odwagi, czy... Nie wiedzą, czy akurat na pływanie postawić. Tak, czy zaryzykować i popracować intensywnie, czy jednak troszeczkę sobie odpuścić. Mam nadzieję, że dzisiejsze zawody dały im dużo do myślenia, bo zawodniczka Klaudia Wiśniewska do tej pory, no nazwijmy to takim slangiem pływackim, pływa ogony, tak, a dzisiaj ma pierwsze miejsce na tej imprezie. Myślę, że to będzie duży bodziec i dla niej, i dla rodziców do tego, żebyśmy mimo wszystko brnęli w tą stronę. Mamy dwie przedstawicielki klubu, który właśnie w większym stopniu stawia na pływanie, niż to się robi w Wieluniu. To jest profesjonalny klub Meduza Pajęczno. Przedstawcie się, dziewczynki, imię i nazwisko. Florentyna Prus, Klaudia Wiśniewska. Powiedzcie mi, jak długo zajmujecie się tą dyscypliną sportu, jakie macie największe osiągnięcia? Zaczęłam pływać w wieku 6 lat. Już zaczęłam. Ile masz teraz? 12. Tak? Jakie masz najlepsze wyniki do tej pory? Co cię skłoniło do pływania? Najlepiej żaba, mój ulubiony styl. A teraz tak średnio. Jak często trenujesz? O której musisz stać, żeby to wszystko pogodzić? Bo domyślam się, że nie tak, bo ty, Andrzejczak, o 5 trenujesz, ale to trzeba jakoś pogodzić naukę z pływaniem. 10 razy w tygodniu. We wtorki i czwartki na 6 mamy treningi przed szkołą. Czy o której musisz stać? No, tak w pół do. Podoba się wam, też tak musisz trenować w takim tempie i tak intensywnie? Znaczy, wszyscy tak trenują, wszyscy się starają osiągnąć jakieś najlepsze wyniki, żeby coś osiągnąć. Pół do 6, na 6 na trening, potem 8 do szkoły i po szkole znowu na trening. Tak, na 15 i jest do 16:30. Są treningi. Są już efekty, możecie się pochwalić jakimiś medalami, miejscami na podium, mistrzostwami. Znaczy, byłyśmy już na Mistrzostwach Polski w Oleśnicy, ale ogólnie są dobre wyniki, ale nie na podium. Zależy, jak komu wychodzi.
Macie jakiś wzór do naśladowania wśród najbliższych, gdzie trenujecie, a także wśród tych sław polskiego pływania czy światowego? Mamy w naszym klubie mistrzynię Polski w stylu 100 metrów stylem dowolny Martynę Skrzypecką i ją bierzemy do naśladowania. Ty tak samo? A ty masz może jakiś wzór, czy też Martynka? Też Martynę. Jakie nadzieje wiążecie z dzisiejszym startem? Oj, z żabą będzie trudno chyba, no ale... W którym miejscu cię zadowoli? Może rekord tutaj tego obiektu? Trzecie, też zadowoli. A ciebie? Ja już zdobyłam tutaj pierwsze miejsce na 50 stylem dowolnym, więc jestem wyjątkowo dzisiaj zadowolona. A wynik w granicach marzeń, czy lepszy, czy gorszy troszkę? Znaczy, na razie z wynikiem stoję w miejscu, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej zadowalający. I mamy trzyosobową grupę gospodarzy z Mosu Wieluń. Przedstawcie się proszę. Klaudia Misiak. Ile masz lat? Do jakiej szkoły chodzisz? Mam 16 lat, chodzę do trzeciej klasy gimnazjum numer 1. Mam na imię Kacper Tomczyk, chodzę do szkoły podstawowej numer 2 w Wieluniu, mam 12 lat. Jacqueline Tomczyk, lat 17, chodzę do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Jak długo trwa wasza przygoda z pływaniem? Co was skłoniło, żeby tu przyjść na pływanie przy ulicy PW 14? Kiedy to było? Ja zaczęłam pływać już w zerówce i tak już teraz pływam 10 lat tutaj na basenie, tak to jeszcze u dziadków, ale to tak prawdziwie to 10 lat. Pływam od 4 lat, robiłem dobre postępy, ale dzisiaj no, nie wychodziło mi, myślałem, że będzie lepiej. Ja pływam od 5 lat, z czego moja przygoda zaczęła się tak, że bałam się wody później. Nauczyłam się w rękawkach. Kolejny krok to był właśnie basen, a teraz już pływanie praktycznie takie na zawodach, plus jestem ratownikiem. Ten kolega wspomniał, że nie za bardzo mu poszło dzisiaj. Przejdźmy właśnie do tych wyników dzisiejszych. Czy jesteście wszyscy zadowoleni ze swoich rezultatów? Jak poszło dzisiaj? Ja nie jestem z dzisiejszych zadowolona, ponieważ zbytnio nie chodziłam na treningi, nie uczestniczyłam zbyt często. A przed zawodami byłam z 2 tygodnie, więc zbytnio się nie przygotowałam na te zawody. No dzisiaj mi kiepsko poszło, opuszczałam... Stres czy coś? Czy silna konkurencja? Nie, po prostu opuszczałam treningi, bo z powodu szkoły też, no a konkurencja jest jaka jest, mocna. Mi akurat poszło lepiej niż się spodziewałam, bo myślałam, że będę ostatnia. Teraz przed egzaminami dużo czasu poświęcam na naukę i nie byłam na basenie, ale poszło mi lepiej niż się spodziewałam.